Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Göteborg, Örebro, Sundsvall, Kalmar, Uppsala, Stockholm, Umeå, Askersund, Helsingborg, Jönköping, Borås, Falun, Västerås, Växjö, Knutby. Hej. Bardzo długo musieliście czekać na kolejny odcinek, za co was przepraszam. Byłam i w zasadzie nadal jestem zasypana problemami, które powoli staram się rozwiązywać. Mogę wam wspomnieć, że paradoksalnie zostałam ofiarą przestępstwa, mimo iż zajmuję się podcastem kryminalnym. Na szczęście nie jest to aż tak poważne jak tematy moich podcastów. Serdecznie dziękuję za słowa otuchy, które słaliście mi zarówno w komentarzach, jak i prywatnie. Wielkie, a wręcz ogromne podziękowania należą się Januszowi, Gosi, Pawłowi, Tomaszowi, Łukaszowi, Krzyśkowi, Oli, Sławkowi, Martynie, Ani, Michałowi, Zuzannie, Karolinie, Ani oraz wiernej od samego początku Agnieszce. Te osoby wspierają mnie drobnymi sumami na Patronite. Dzięki wam i waszemu wsparciu wróciłam do was w miarę szybko. Dziś przenosimy się do małej miejscowości Freano, niedaleko Hudiksvall, w województwie Gävleborg, około 300 km na północ od Sztokholmu. Jest 14 maja 2017 roku. Wczesnym rankiem Annika Mubery budzi się i zauważa, że jej 19-letnia córka Tuwa nie wróciła na noc do domu. Dziewczyna miała spędzić poprzedni wieczór z przyjaciółką Emmą na imprezie. Obiecała, że jeśli będzie potrzebować transportu z powrotem do domu, zadzwoni po rodziców, niezależnie od godziny. Annika próbuje dodzwonić się do córki, jednak jej telefon jest wyłączony. Jako że jest godzina 6 rano, kobieta postanawia poczekać kilka godzin. Tuwa została zapewne u koleżanki na noc i wróci za niedługo. Wysyła do Tuwy kilka wiadomości, nie dostaje jednak odpowiedzi. Po godzinie 8 rano Annika ponownie próbuje dodzwonić się do córki i tym razem bezskutecznie. Po skontaktowaniu się z przyjaciółką Tuwy Emmą, Annika dowiaduje się, że Tuwa nie pojawiła się na imprezie, a zamiast tego pojechała do swojego byłego chłopaka. Tuwa miała kontakt telefoniczny z Emmą i obiecała, że dołączy do niej nieco później. Tak się jednak nie stało. 19-letnia Tuwa Mubery oraz 20-letni Billy Fagerström spotykali się od kilku lat, jednak jakiś czas temu rozeszli się. Rodzice dziewczyny byli przeciwni temu związkowi. Jak mówili, chłopak miał negatywny wpływ na ich córkę. Para jednak spotykała się od czasu do czasu, mimo iż ich rozstanie było faktem. Annika informuje męża o sytuacji. Postanawia pojechać do Billiego. Kobieta dobija się do drzwi, jednak nikt nie otwiera. Po chwili na posiadłość podjeżdża mąż kobiety. Razem decydują się włamać do domu, podejrzewają bowiem, że ich córka wypiła za dużo alkoholu i boi się otworzyć im drzwi. Po przeszukaniu posiadłości okazuje się, że w środku nie ma nikogo. Billy Fagerström mieszka w posiadłości swojego ojca Frano, który z kolei mieszka 8 km dalej wraz ze swoją nową kobietą.
Czasami Tuwa i Billy przebywali również u nich, dlatego Anika wraz z mężem decydują się tam pojechać. Drzwi otwiera macocha Billiego i informuje Anikę, że chłopak bierze kąpiel. Po chwili dołącza on do dyskusji w szlafroku. Owszem, Tuwa była u niego wczoraj, jednak opuściła jego dom około 22 i pojechała na imprezę. Anika odpowiada mu, że nie jest to możliwe. Ona zawiozła Tuwę tuż przed 22 do miejscowości Fosza, gdzie mieszkała przyjaciółka Emma. Billy stwierdza, że faktycznie godzina mogła być późniejsza. Pewny jest jednak, że Tuwa od niego pojechała na zaplanowaną imprezę. Jest 14 maja 2017 roku, godzina 14:34. Na policję w Bolness dzwoni Anika Mubery, by zgłosić zaginięcie swojej córki Tuwy. Kobieta informuje policję o bezowocnych próbach odnalezienia córki, jakie do tej pory podjęła. Operator Daniel próbuje zadzwonić do Tuwy. Telefon jest wyłączony. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie szpitali. Odpowiedź, jaką otrzymuje, jest negatywna. Nikt pasujący do opisu zaginionej dziewczyny nie znajduje się w pobliskich szpitalach. Po godzinie 15 patrol policji podjeżdża na posiadłość byłego chłopaka Tuwę. Jest to ostatni adres, w którym widziano dziewczynę. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy nie ukrywa się ona u byłego chłopaka. Jeśli nie, patrol ma przesłuchać mężczyznę, który, jak do tej pory ustalono, był ostatnią osobą mającą kontakt z zaginioną. Operator Daniel sprawdza również pobliskie szpitale psychiatryczne. Bezskutecznie. O godzinie 15:59 wysłana zostaje prośba o namierzenie telefonu Tuwy. Godzinę później przychodzi odpowiedź. Telefon został wyłączony o godzinie 2:20 w nocy. Znajdował się wtedy w okolicy, w której jest również posiadłość jej byłego chłopaka Billiego. Podczas rozmowy z policjantami Billy opowiada, że Tuwa była u niego przed imprezą, na którą bardzo chciała jechać. Byli u niego również koledzy. Poprzez grupę na Facebooku o nazwie Kto jeździ zamówiła kurs na imprezę. Przyjechał po nią chłopak imieniem Karim, ciemnozielonym Audi lub Passatem. Jego zdaniem dziewczyna świadomie nie wraca do domu. Już wcześniej zdarzało się, że Tuwa unikała kontaktu z rodzicami, często również wyłączała swój telefon. Billy wspomina również, że jej znajomi palą marihuanę i nadużywają alkoholu. Policjanci przesłuchali również kolegów Billiego, którzy byli u niego w noc zaginięcia Tuwy. Koledzy opuścili dom około godziny 23, by kupić napoje do wódki. Gdy wrócili, Tuwa zdążyła już opuścić posesję. Nie widzieli jej później. 14 maja 2017 roku o godzinie 20 na Facebooku opublikowane zostaje zdjęcie Tuwy i informacja o jej zaginięciu. Nawiązany również zostaje kontakt z Missing People Sweden, organizacją, która pomaga w odnalezieniu zaginionych osób. Media na bieżąco raportują z miejsca wydarzeń. Zaginięcie Tuwy jest najważniejszą informacją tego dnia. Marie, która jest jedną z policjantek znajdujących się na posesji Billiego, zgłasza do centrali, że informacje dotąd zebrane są sprzeczne. Emma, przyjaciółka zaginionej, twierdzi, że rozmawiała z Tuwą około godziny 1:30. Tuwa powiedziała jej, że jest u Billiego i że za niedługo dołączą do niej na imprezę. Billy i jego przyjaciele są pewni, że dziewczyna pojechała od niego przed godziną 12. Gdy przyjaciele wrócili ze sklepu, dziewczyny nie było już u Billiego. W międzyczasie trwają intensywne poszukiwania Tuwy. Ostatnia pozycja telefonu Tuwy nie jest dokładna. W promieniu masztu, do którego był podłączony, znajduje się również McDonald's. Patrol policji udaje się tam, by przejrzeć nagrania z monitoringu.
Śledczy anonimowo otrzymują zrzut ekranu ze Snapchata. Billy dodał tam zdjęcie z opisem: pieprzone, zasrane życie, jakby człowiek nie miał dość problemów, ale to zasługuje na medal. Zdjęcie to zostało wykonane 14 maja w niedzielę. Śledczym udaje się również ustalić, że rankiem 14 maja Billy przyjechał rowerem około 8 km do swojego ojca. Z zeznań świadków wynika, że mężczyzna nigdy wcześniej dobrowolnie nie używał roweru na tak długich dystansach. O godzinie 21:15 policjanci ponownie przesłuchują Billy'ego. Informują go, że nie jest podejrzany, jednak potrzebują więcej informacji, które być może pomogą w odnalezieniu dziewczyny. Billy opowiada, że od pewnego czasu spotykał się z Tuwą na zasadzie fuck buddies, krótko mówiąc, seks bez zobowiązań. Kiedyś byli parą, jednak rodzice Tuwy byli przeciwko ich związkowi, co sprawiło, że stopniowo związek się rozpadł. Poprzedniego wieczoru Billy wraz z kolegą odebrał Tuwę spod sklepu Ika w miejscowości Fosza, a następnie pojechali do domu Billy'ego, gdzie czekał na nich jeszcze jeden kolega. Wypili kilka drinków, po czym koledzy pojechali po napoje. Tuwa i Billy całowali się, jednak do niczego więcej między nimi nie doszło. Chwilę później Tuwa powiedziała, że jedzie na imprezę. Dziewczyna zamówiła kurs z grupy na Facebooku. Billy przez okno w kuchni widział, jak Tuwa wyszła na drogę, stała tam około 5 minut, po czym przyjechał samochód, do którego wsiadła. Była wtedy godzina 1:30. Po jakimś czasie wrócili jego koledzy. Billy nie jest w stanie bardziej pomóc policji. Zeznania chłopaka odnośnie godziny, o której Tuwa opuściła jego dom, nie zgadzają się z pierwszą wersją, jaką podał. Policjanci rozmawiają między sobą i dochodzą do wniosku, że cała trójka kłamie. Ich zeznania nie pokrywają się ze sobą, mimo iż wygląda na to, że starali się ustalić wspólną wersję tego wieczoru. Policjanci ponownie przesłuchują dwóch kolegów, którzy byli obecni w domu Billy'ego w czasie, gdy była tam również Tuwa. Pierwszy z nich potwierdza wersję Billy'ego. Drugi kolega zostaje przesłuchany o godzinie 21:28, zaledwie 13 minut po Billym. Z początku zeznaje podobnie jak Billy i jego kolega. Po pewnym czasie jednak przyznaje, że Billy prosił ich, by kłamali dla policji. Koledzy opuścili posiadłość Billy'ego około godziny 22, by pojechać na spotkanie fanatyków samochodowych w Wielsku. Nie wrócili już tego wieczoru na posiadłość Billy'ego. Obaj spędzili noc u kolegi. 3 minuty po północy policja zmienia rubrykę przestępstwa z zaginięcia na uprowadzenie. Wszyscy trzej mężczyźni otrzymują zarzut uprowadzenia. Godzinę później cała trójka zostaje zatrzymana. Posiadłość w Frano, gdzie mieszka Billy, zostaje zabezpieczona i pilnowana przez całą noc przez patrol policji. Zainteresowanie mediów jest ogromne. Najważniejsze staje się teraz, by odnaleźć dziewczynę. W poniedziałek 15 maja 2017 roku do Frano, pod dom, w którym mieszka Billy, przybywają patrole policji wraz z psem tropiącym, który niemal natychmiast zaznacza kilka miejsc wokół domu, gdzie pod gruzem policjanci odnajdują ślady krwi. Posiadłość jest położona nad jeziorem. Wzdłuż linii brzegowej technicy zabezpieczają kolejne ślady krwi. Rozpoczęto również przeszukanie domu w celu odnalezienia ewentualnych poszlak. Po kilku godzinach zapada decyzja o wezwaniu nurków ze Sztokholmu. O godzinie 16:30 policja wodna z siedzibą w Sztokholmie otrzymuje wezwanie do Hudiksvall, by pomóc w poszukiwaniu ciała. O godzinie 23:00 nurkowie przybywają na miejsce. Technicy kryminalni przekazują informacje na temat śladów, jakie odkryli wzdłuż linii brzegowej.
Najważniejszym tropem jest wyraźny ślad po kole od taczek prowadzący od brzegu do jeziora. Nurkowie podążają za tym śladem. Po 22 metrach na głębokości 180 cm nurkowie docierają do przewróconej do góry nogami taczki, z której wystają dwie nogi. Ciało dziewczyny było przymocowane do taczki sznurem oraz szarą taśmą, a na nim ułożona była felga. Nurkowie w raporcie opisują, że ślady prowadzące z brzegu do miejsca, w którym odnaleziono ciało, były bardzo wyraźne na dnie jeziora. Niedaleko miejsca, w którym ukryte były zwłoki, nurkowie odnaleźli również telefon ofiary oraz młotek. Śledczy ponownie zmieniają rubrykę przestępstwa, tym razem z uprowadzenia na morderstwo. Koledzy Billiego zostają zwolnieni z aresztu. Billy Fagerström zostaje natomiast tymczasowo aresztowany. Dowody zebrane do tej pory wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zbrodni zabójstwa. Zabezpieczono ubrania, które mężczyzna miał na sobie w trakcie zatrzymania. Wiadomość o śmierci Tuwy obiegła całą Szwecję. Do tej pory wierzono, że uda się odnaleźć dziewczynę całą i zdrową. Posiadłość Frano, której właścicielem jest ojciec zatrzymanego Billiego, jest pod stałą ochroną. Technicy kryminalni pracują dzień i noc, by zabezpieczyć wszystkie ślady. Jeszcze tego samego wieczoru technicy odnaleźli metalową beczkę, w której znajdowały się m.in. przypalone guziki. Jest 16 maja 2017 roku. Zostaje wykonana obdukcja lekarska na podejrzanym byłym chłopaku zamordowanej. Na jego ciele znajdują się zarówno zadrapania, jak i siniaki. Niektóre z tych ran są świeże. O godzinie 12.40 rozpoczęto przesłuchanie z podejrzanym o morderstwo Billim Fagerström. Z początku chłopak chaotycznie opowiada, co robił w sobotę. Niewiele z tego, co mówi, ma sens. Po jakimś czasie jednak rozmowa z prowadzącym przesłuchanie jest bardziej czytelna. Billy odebrał Tuwę spod sklepu Ika wraz z kolegą. Rodzice dziewczyny byli przeciwni ich związkowi, dlatego spotykali się czasem po kryjomu. Pojechali do Frano, gdzie wypili kilka drinków. Po pewnym czasie koledzy opuścili posiadłość. Billy przyznaje również, że doszło między nim a Tuwą do stosunku. Przed godziną 12 dziewczyna zdecydowała się pojechać na imprezę. W tym czasie Billy był już mocno wstawiony. Tuwa zamówiła kurs ze strony na Facebooku Kto jeździ i wyszła przed dom. Czekała tam dłuższą chwilę, po czym odjechała ciemnym samochodem. Najprawdopodobniej był to samochód marki Audi lub Passat. Godzinę później na posiadłość przyjeżdża pewien mężczyzna, z którym Billy spotyka się często, by kupić od niego narkotyki. Po przerwie w przesłuchaniu śledczy informują Billiego, że ciało Tuwy zostało odnalezione na jego posiadłości. Chłopak zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego z jej śmiercią. Nie ma pojęcia, jak to jest możliwe. Widział przecież, jak Tuwa opuszcza jego posiadłość. Prowadzący przesłuchanie skupia się na mężczyźnie, który tej nocy odwiedził Billiego. Chłopak twierdzi, że spotkanie dotyczyło narkotyku. Boi się powiedzieć, kim był tajemniczy mężczyzna ze względu na swoje bezpieczeństwo. Po kilku kolejnych pytaniach Billy zeznaje, że tej nocy był u niego Lude. Więcej szczegółów na temat tajemniczego Lude oskarżony nie chce wyjawić, gdyż boi się o własne życie. Przesłuchanie trwało 3 godziny. Billy nie pamięta zbyt wiele z tego wieczora. Był pijany i naćpany, jest jednak pewien, że Tuwa opuściła jego posiadłość około godziny 12 w nocy. Praca śledczych skupia się teraz na zabezpieczeniu jak najwięcej śladów z miejsca zbrodni. W tym samym czasie prowadzone są przesłuchania ze świadkami oraz osobami, które od dłuższego czasu znały zarówno Tuwę, jak i Billiego. Dla śledczych ważne jest również odnalezienie mężczyzny, który według Billiego
był u niego tej nocy. Dwaj koledzy, którzy z początku twierdzili, że byli tej nocy u Billy'ego, przedstawiają teraz prawdziwą wersję wydarzeń. Okazuje się, że wizyta Tuwy była owiana tajemnicą. Tylko jeden z kolegów wiedział, że dziewczyna ma pojawić się u Billy'ego. Pojechał więc z nim, by odebrać ją spod sklepu Ika. Kilka minut po powrocie na posiadłość pojawili się jeszcze dwaj koledzy, jednak nie weszli nawet do środka, zabrali tylko tego, który przywiózł Tuwę i pojechali do Dielsbu na zlot samochodów. Wizyta Tuwę miała pozostać tajemnicą. Billy zaznaczył, że w nocy oczekuje również wizyty innej dziewczyny, o której Tuwa nie może się dowiedzieć. Koledzy zeznają również, że byli w kontakcie z Billym tej nocy. O godzinie 2:21 napisał do nich, żeby nie wracali na jego posiadłość. Chwilę później dopisał, żeby absolutnie jeszcze nie wracali. Po 10 minutach SMS-owania koledzy poddali wszelkie próby powrotu do Billy'ego i zostali na noc u innego kolegi. Śledztwo skupia się teraz na ustaleniu, kim była ofiara i jaka relacja łączyła ją z zatrzymanym mężczyzną. Czy Billy miałby motyw do tego, by pozbawić ją życia? Billy Fagerström i Tuwa Mulberry poznali się na początku 2014 roku. Z początku ich związek był przepełniony miłością i szacunkiem. Z czasem jednak wszystko się zmieniło. Rozeszli się na początku 2017 roku, jednak po chwili przerwy zaczęli spotykać się ponownie, tym razem bez większych zobowiązań. Z przesłuchań znajomych i przyjaciół Tuwy śledczy dowiadują się m.in., że dziewczyna będąc z Billym nieczęsto spotykała się z nimi. Większość czasu spędzała ona ze swoim chłopakiem, który według nich był bardzo kontrolujący i zazdrosny o nią. Rodzice Tuwy opowiedzieli śledczym, że w marcu 2017 roku dziewczyna wróciła do domu z wyraźnymi śladami pobicia. Tuwa przyznała, że zrobił to Billy. Sprawa została zgłoszona na policję, a Tuwa obiecała z nim zerwać. Mimo zgłoszenia na policję w tej sprawie nie podjęto żadnych kroków. Tuwa nie chciała pomóc policji z obawy o swoje życie. Znajomi pary przyznali w swoich zeznaniach, że mimo iż Tuwa i Billy nie byli razem, oboje spotykali się po kryjomu. Śledczy przesłuchali 300 świadków. Informacje, jakie udało się zebrać, przedstawiają obraz relacji, jaka była pomiędzy Billym i Tuwą. Chłopak nadal przebywa w areszcie, mimo iż cały czas zaprzecza, że dokonał morderstwa. Zaprzecza również, że dopuścił się pobicia Tuwy. Według niego przemoc fizyczna w ich związku była z obu stron. Wróćmy do śledztwa. Odnalezione w beczce guziki technicy dopasowali do modelu kurtki Fjällräven. Śledczy dotarli również do zdjęć, na których widać wyraźnie, że Billy posiadał owy model kurtki. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało się jej odnaleźć. Według techników została ona doszczętnie spalona w beczce, w której później odnaleziono guziki. Raport z obdukcji jest utajniony, jednak wspomniano m.in. w programie I Huvudet på en mördare, że dziewczyna miała liczne obrażenia głowy zadane tępym narzędziem. Najprawdopodobniej był to młotek. Przyczyną zgonu była przemoc, na jaką została narażona w okolicach głowy. Na jej ciele znajdowały się również ślady duszenia i liczne rany w okolicach tułowia. Śledczym udało się również ustalić, kim był tajemniczy Luda. Myślę, że nie ma potrzeby podawać jego pełnych danych. Zaraz się przekonacie dlaczego. Zostańmy więc przy Ludę. Ludę miał doskonałe alibi w postaci zarówno biletu na pociąg, jak i zdjęcia wykonanego w drodze do Sztokholmu w dniu, w którym według oskarżonego był u niego w domu. Oskarżony nie przyznał, że chodziło o tego człowieka, jednak każdy ze świadków przyznał,
że tylko on mógł być tajemniczym Luda. Kluczowym dla śledztwa było odnalezienie pamiętnika Tuwy wraz z pamięcią USB pod materacem jej łóżka. W pamiętniku tym dziewczyna opisywała relację, jaka miała miejsce pomiędzy nią a jej chłopakiem Billim. Posłuchajcie. To Billy Fagerstow. Jest tym, o którym mówię. Moja pierwsza i jedyna miłość. Prawdziwa miłość. Od 22 stycznia 2014 roku jestem w nim beznadziejnie zakochana. Czasem jest cudownie, a czasami to prawdziwe piekło. Wtedy zastanawiam się, dlaczego z nim jestem i czy to jest warte tego bólu. Czasami jestem nim zmęczona. Jest tyle zasad, co mogę, a czego nie mogę robić. A jeśli nie idzie po jego myśli, to wybucha. Jednak, jeśli chodzi o niego, on może wszystko. Nie wiem, po co ja żyję. No tak. Mama, tata... I brat, oczywiście. Nie wiem, co bym bez niej zrobiła. Nienawidzę Bielego. Naprawdę myślę, że moje życie już nigdy się nie poprawi. On mnie bije. Prawie mnie zabił. Ja już nic nie wiem. Nie wiem, jak z tego wyjść. To już jest koniec. On mnie zabije, jak komuś powiem, lub jak z nim zerwę. Nienawidzę myśleć. Nienawidzę mrużyć oczu. Wspomnienia przychodzą jak film. Jego dłonie na mojej szyi. Tlen, który znika z moich płuc. Usta, które zaczynają pękać. Udawałam martwą już co najmniej 2-3 razy, żeby przetrwać. Wczoraj znów się to stało. Tak blisko śmierci jeszcze nie byłam. Miałam zawieźć Bielego do domu, żeby pojechać na trening pływacki, gdy dostałam SMS od Alby. Pisałam z nią wcześniej, chciałam, żeby mi pomogła. Ona jednak nie mogła się zjawić i napisała mi wcześniej, że poprosi Filipa. To właśnie zobaczył Billy i eksplodował. Uderzył mnie w lewy policzek, który teraz jest różowy. Uspokoił się po jakimś czasie, a ja byłam zmuszona załatwić kogoś innego do pracy za mnie, tak, żeby tata się nie zorientował. Billy cały czas myśli, że go zdradzam. Znów zaczął grzebać w moim telefonie. I zauważył, że go zablokowałam na My Story na Snapie. Nawet nie pamiętam, czemu to zrobiłam. Wtedy wściekł się na mnie. Uderzył mnie i rzucił mną o podłogę. Kopał mnie i dusił kilka razy. Moja szyja jest cała spuchnięta. Plułam krwią i myślę na serio, że mam złamane żebro. Myślałam na 100%, że umrę wczoraj. Ja tego już nie zniosę. Jest coraz gorzej. Następnym razem mnie zabije. Wyglądam tragicznie. Moje usta pękły, więc była krew na poduszce. Są dowody na czerwono-srebrnym USB. Zdjęcia śladów. Jest w różowym pudełku pod moim łóżkiem. Śledczy docierają również do zdjęć konwersacji Tuwy i Billiego zrobionych przez przyjaciół Tuwy. Dziewczyna nie mogła zrobić zrzutu ekranu, bo Billy dostałby o tym wiadomość, dlatego przyjaciele robili zdjęcia telefonu, gdzie otwarta była konwersacja z Billym. W wiadomościach tym Billy groził Tuwie śmiercią.
Język, jakiego używał w stosunku do niej, był przepełniony nienawiścią i brakiem jakiegokolwiek szacunku. Chłopak wiele razy powtarzał, że Tuwa nie zasługuje na to, by żyć i że ją zabije. W lutym 2018 roku rozpoczął się proces przeciwko Billiemu Fagerström w sądzie pierwszej instancji w Hudiksvall. Został on oskarżony o morderstwo, ale i również o pobicie oraz groźby w stosunku do zmarłej Tuwy Mubery. Podczas procesu oskarżony mógł własnymi słowami odpowiedzieć na zarzuty prokuratury. Posłuchajcie, jak opowiadał o ich relacji. Pierwsze pół roku nie mieliśmy żadnych problemów. Nie mieliśmy żadnych reguł ani zasad. Wszystko było dobrze. Mniej więcej po półtora roku zaczęliśmy mówić sobie, co myślimy i zaczęliśmy wprowadzać reguły sobie nawzajem. To było obustronne. Ona nie mogła czegoś robić, ja nie mogłem czegoś robić. Miało być tak samo dla obojga. Zaczęło się łagodnie. Powiedzieliśmy sobie o kilku osobach, z którymi nie chcielibyśmy, aby druga osoba się spotykała. Oboje zaakceptowaliśmy te zmiany. Później, jak czas mijał, te reguły się zwiększyły i na końcu było ich dość sporo i było niemożliwe do utrzymania. Tak właśnie nasz związek przerodził się w destrukcyjną relację. Nie potrafiliśmy dotrzymać słowa, wdarła się przemoc fizyczna między nas. To prawda, jednak było to z obu stron. To nagranie pokazuje, w jaki sposób oskarżony zeznawał przez cały proces. Nie przyznał się on bowiem ani do morderstwa, ani do pobicia Tuwy. Przyznał jednak, że jej groził. Wyrok sądu pierwszej instancji zapadł 15 lutego 2018 roku. Sąd skazał Billiego Fagerström na dożywotnie pozbawienie wolności za morderstwo, pobicie, przymus oraz 3 groźby karalne. W uzasadnieniu sądu możemy przeczytać, co udało się ustalić prokuraturze. Billy w pierwszych przesłuchaniach świadomie kłamał odnośnie tego, co robił sobotniego wieczoru. W dodatku prosił swoich przyjaciół, by również kłamali. Zeznał również, że Tuwa wyszła na drogę i wsiadła do ciemnozielonego Audi lub Passata. Policja przeprowadziła rekonstrukcję tego zdarzenia. Stwierdzono, że niemożliwe jest, aby z miejsca, które wskazał oskarżony oraz z podanej przez niego odległości dostrzec markę lub kolor samochodu. O godzinie 1:15 do Tuwy zadzwoniła przyjaciółka, z którą miała pójść na imprezę. Tuwa powiedziała jej, że jest u Billiego i że szuka transportu z powrotem do miasta, aby dołączyć na wspomnianą imprezę. Według mężczyzny Tuwa opuściła posiadłość zaraz po północy. Sąd wziął pod uwagę zeznania przyjaciółki zamordowanej oraz fakt, że jej telefon do momentu wyłączenia był podłączony pod maszt otaczający posiadłość oskarżonego, co w przekonaniu sądu oznacza, że Tuwa nie opuściła posiadłości oskarżonego. Autopsję przeprowadziła Stina Ahlström, według której dziewczyna zginęła od przynajmniej 20 ciosów, najprawdopodobniej młotkiem w głowę. Mówiąc przynajmniej, Stina zaznacza, że mogło być ich więcej, jednak jeśli trafienia były w te same miejsca, ciężko określić jest dokładną liczbę uderzeń. Mimo iż udało się odnaleźć młotek, nie znaleziono na nim śladów krwi ze względu, iż leżał on na dnie jeziora. Sąd jednak pozostał w przekonaniu, że został on użyty jako narzędzie zbrodni. Odnośnie miejsca zbrodni sąd opierał się na analizach, jakie zostały wykonane na posiadłości przez techników kryminalnych. Przed domem odnaleziono sporą ilość krwi należącej do ofiary. To najprawdopodobniej w tym miejscu Tuwa została pozbawiona życia. Następnie została przeciągnięta w kierunku przybrzeża, gdzie sprawca umieścił jej ciało na taczce i przewiózł na dno jeziora. Billy Fagerström wniósł apelację. 17 maja 2018 roku sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok.
Przez cały proces Billy nie przyznaje się do morderstwa Tuwy. W maju 2019 roku powstał dokument o Billim wyprodukowany przez telewizję trzecią. Podczas produkcji skontaktowano się z nim listownie. W odpowiedzi Billy odmawia udziału w programie. Przyznaje się jednak do morderstwa. Dostaję od Was dużo wiadomości z propozycjami spraw, którymi mogłabym się zająć. Bardzo Wam za to dziękuję. Chętnie przeglądam te sprawy i zbieram materiały. Dość często pada również pytanie, czy będę zajmować się tylko szwedzkimi sprawami. Fakt, przeważają sprawy z tego kraju, głównie ze względu na łatwy dostęp do akt sprawy, który w szwedzkim prawie mają wszyscy. To dzięki temu mogę przedstawić sprawy chronologicznie, czyli tak jak lubię najbardziej, i uzupełniać w szczegóły, które dodatkowo pozwalają nam zapoznać się ze sprawami. Tłumaczenia są wykonane przeze mnie, dlatego muszę zaznaczyć, że nie są doskonałe. Staram się jednak, by odzwierciedlały rzeczywiste nagrania. Jeśli ty, niezależnie od płci, masz problem z przemocą wobec ciebie, nie bój się poprosić o pomoc. Jeśli chcesz, możesz to zrobić anonimowo. Możesz dowiedzieć się więcej, jakie kroki powinnaś bądź powinieneś powziąć, by się od tego uwolnić. Zostawię w opisie numery telefonów i linki do organizacji, które z pewnością ci pomogą. Pamiętaj, nie jesteś sam. Pamiętaj, nie jesteś sama.